zbiera, zbiera. To, tu. Dobra. Nie, no to wiedziesz, to i tak my Polski nie zbudujemy. No. Muszę powiedzieć, jaki pan ma sposób na strzelanie? Bo wiadomo, każdy ma ten inny sposób. Zalicie człowieka oko. Najważniejszy jest spokój, wdech, wydech, ale powiem pani zupełnie szczerze, że ja jestem penitencjarzystą, więc strzelanie jest to rzecz, która jest obowiązkowa i ona bardziej dotyczy służby ochronnych, a ja bardziej pedagogicznie, podopiecznych. Także to jest, strzelanie jest obowiązkowe, jesteśmy służbą mundurową i to jest dla nas ważne, ale przede wszystkim skupiamy się na oddziałaniach resocjalizacyjnych. Widziałam, że pan strzela bez słuchawek. Nie się pan przyzwyczaił do tego hałasu? No, to też chyba zadebiutowałem tutaj bez słuchawek, ale jednak czasem kładę słuchawki. 9 lat nie doszło do żadnych wypadków, nie dojdzie i teraz nie było żadnych wykluczeń zawodników i nie dojdzie obecnie. Idea, jaka towarzyszy nam, jako organizatorom, to przede wszystkim spotkanie ludzi. My z doświadczenia wiemy, że dużo łatwiej jest załatwiać sprawy służbowe, dużo szybciej, jeżeli po drugiej stronie telefonu, w drugim biurze są osoby, które my znamy osobiście. Dlatego staramy się jakoś zintegrować wszystkie służby mundurowe z całego euroregionu Karpaty. Łupkowskie strzelby to impreza klimatyczna, zresztą chyba jak całe Bieszczady. Tutaj nie ma dużego napięcia. Oczywiście wyniki są ważne dla wszystkich. Natomiast myślę, że prawdę powiedział, otwierając te zawody, dyrektor okręgowy, że to jest bardziej spotkanie przyjaciół niż rywalizacja przeciwników. Powiedzcie mi, po co młodym ludziom umiejętność strzelania? No akurat nam jest potrzebna w naszym zawodzie, tak? Jesteśmy żołnierzami, więc strzelanie jak najbardziej jest podstawową umiejętnością każdego z nas. Trudno jest nauczyć się strzelać? Myślę, że nie jest to trudne. Ja sama ogólnie jestem jeszcze na początkach swojej służby, 2 lata dopiero służę. I oczywiście miałam bardzo dużo szkoleń w tym kierunku, także jest to kwestia wyćwiczenia. Nie jest to żadna trudna umiejętność. Powiedz, czy nie było takich głosów na przykład, że u Jezu, dziewczyna strzela na przykład, wiesz, czasami są takie, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Często ludzie się wypowiadają, że kobiety to nie nadają się do strzelania. Nie nadajemy się. Jednak często zastydzamy mężczyzn na strzelnicy. No właśnie, dlaczego strzelasz? Dlaczego ty strzelasz? Bardzo lubię strzelanie. Co ci to daje? Taka dreszczyk emocji jest przy tym i po prostu ćwiczenie swoich umiejętności, doskonalenia. Elka to samo. Dobrze, jesteśmy bardzo zadowolone. Było 50, tak, więc jest dobrze. Mogło być lepiej, ale postaramy się następnym razem. Jesteś śliczną, drobną dziewczyną. Skąd pomysł na to, aby machać bronią? Dziękuję bardzo. To znaczy, od zawsze chciałam pracować w służbach mundurowych, być może stąd. I ten kontakt z bronią przed czasem, wiadomo, że od początku nie miałam z nią kontaktu. Nigdy wcześniej też przed dostaniem się do służb nie strzelałam. Tak więc przyszło to z czasem, wiadomo, na początku duży stres, tym bardziej, że kobieta, wiadomo, ale z czasem wszystko przyszło tak, że myślę, że będzie w porządku. Liczymy na dobre wyniki. Kogo zaprosiliście w tym roku? Kto przyjechał? Kto to jest tutaj z wami? Przyjechały do nas przede wszystkim formacje mundurowe polskie z całego Podkarpacia. Mamy 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, są koledzy z policji, ze straży pożarnej, ale też ze straży leśnej na przykład. No i oczywiście służba więzienna, grupa interwencyjna i funkcjonariusze ze służby, którzy pełnią na co dzień na oddziałach.
A z zagranicy zaprosiliśmy kolegów z Węgier, zaprosiliśmy kolegów ze Słowacji, zaprosiliśmy kolegów z Ukrainy. Mamy służbę więzienną węgierską, zresztą chyba jest to jedyna impreza, na której... No właśnie miałam o to pytać. Czyli generał gotuje zupę. Przyjechałem na krzegie tak odpąd i jenkę twierdzę pograć. Ale w domu, w kociole, to bardzo często. Gotuje? Gotuje, tak. Ze tu do mnie jółko warnie. Dlatego on umie bardzo dobrze mieszać. Wyglądasz dieta wojskowych. Chodnicki akurat na dieta. Mieczko to na dieta. Nie ma takiego. Nie ma takiej diety? Nie ma takiej diety. Ale tutaj mamy jakiś tam gulasz dzika, tak? Co, tak, co? Dzika na czerwonym winie. Dzika na czerwonym winie? Tak, tak. Żołnierze tak mogą na winie? Może być. Jest to jedyna impreza, na której generał służby więziennej węgierskiej gotuje gulasz dla uczestników. Z dziczyzny, dopytaliśmy już. Tak, z dziczyzny, na winie. Oczywiście on będzie dostępny w racji... Po zawodach. Po zawodach, oczywiście. Natomiast no, myślę, że takiego klimatu mogą pozazdrościć inni organizatorzy. Ми приїхали з України, представляємо Львівський державний університет внутрішніх справ. Ми дуже раді, що цього року ми нарешті завітали на ці змагання і, в принципі, поки задоволені. Будемо працювати над стрибою і очікуємо хороших результатів. Для задоволення, для того, щоб отримати задоволення. Марічка, поможи мені, бо я не дуже... Ми з однієї команди представляємо Україну. А what questions do you... Ну, цуть-цуть. Розуміємо, але не Одна команда. Приїхали з Львова. Ми є Львів State University of Internal Affairs. We study in Ukraine students to police. And yes, in our police, yes, and girls and boys. Okay. What would you like to do? Why? Because it's very interesting from us. Why? What is so interesting in it? No, I don't know. It's danger. It's adrenaline. The magazine is not much. Not much. Oh, bonjour. Używa takiej broni, a do czego na przykład używa się takiej broni? Powiem, że jest to stoisko naszego partnera od lat w ramach zawodów tutaj regionu. Są to różnego rodzaju typy, rodzaje broni. Jest to broń krótka. Jest to oferta handlowa. Firma, żeby doskonalić swoją ofertę, pyta o zdanie, opinie na temat właśnie parametrów. My jako praktycy tutaj swoją opinię wyrażamy, zawsze testujemy tę broń. Bardziej chodzi o integrację niż o strzelanie, niż o rywalizację, pokazywanie, kto tutaj lepiej strzela, prawda? Strzelanie jest dla nas ważne, ponieważ dla każdej z tych formacji, ponieważ broń jest wpisana w nasze życie. My od momentu, kiedy zakładamy na siebie mundur, szkolimy się i ta broń u nas jest po prostu. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z nas, nie każdy z cywilnych osób ma tyle wspólnego i tyle do czynienia z amunicją, z bronią strzelecką. My broni nie boimy się, my wiemy, jak się z nią posługiwać, więc i strzelanie jest dla nas ważne. Szczególnie do unieszkodliwienia przeciwnika. Siły żywej, ale służba więzienna przede wszystkim stosuje oddziaływania resocjalizacyjne w zakresie Czyli nie używamy broni, to jest ostateczność. Dokładnie, to jest ostateczność wykorzystywana do obrony jednostek, do konwojowania. Dzięki Bogu od wielu lat służba więzienna nie musiała używać tej broni i tak sobie wszyscy życzymy, żeby tak zostało.